Wymeldowaliśmy się już z naszego hotelu i mieliśmy też postanowić, co zrobimy dalej. Wczoraj w restauracji spotkaliśmy Marcina, Polaka, który od kilku lat mieszka razem ze swoją rodziną w Kambodży. Marcin prowadzi też pensjonat, więc postanowiliśmy, że na co najmniej jedną noc się u niego zatrzymamy, zanim wyruszymy na południe Kambodży. A tymczasem spakowaliśmy już swoje plecaki, zamówiliśmy tuk-tuka, powinien tutaj być za 2 minutki, no i ruszamy w drogę do Marcina. Dokładnej lokalizacji, a kierowca tuk-tuka wysadził nas gdzieś pośrodku takiej cichej, spokojnej okolicy. No i mamy do przejścia teraz jakieś 300 metrów, także parę minut i jesteśmy na miejscu. Odebraliśmy już klucze do pokoju i pokażę wam, jak on wygląda. Milena sobie leży, mamy klimatyzację, biureczko do pracy. I bardzo ładna jest tutaj łazienka. Taki belek. Wanna. Jakby było zimno, to byśmy skorzystali chętnie, nie Milek? Czego? Z wanny. A jak będzie ciało, też skorzystamy. O. Jeszcze mamy tutaj do dyspozycji kuchnię, to idę wam szybko pokażę. O. Taki mamy widoczek na okolicę. Siemka z tego samego miejsca co wczoraj. Nasz plan na dzisiaj to wizyta nad jeziorem Tonle Sap. Jest to bardzo ładne miejsce, które warto odwiedzić i pojedziemy tam skuterkami. Marcin już załatwia nam wynajem. Za chwilę powinni podrzucić tutaj pod dom skuterek. No i będziemy ruszać. Dobra, przyjechał nasz skuterek. Idziemy zobaczyć, co to za maszyna. No i elegancko. Dotarliśmy już na przystań, z której odpływają łódki w kierunku jeziora Tonle Sap. Chcieliśmy sobie zorganizować taką małą, prywatną łódkę, ale niestety okazało się, że lokalsi nie mogą zabierać białych turystów takimi właśnie łodziami na jezioro i musimy przyjść tutaj do kasy biletowej i razem z innymi turystami popłynąć taką dużą łodzią. No ale to nic. Nic straconego w zasadzie. I tak chodzi o to, żeby zobaczyć, jak tutaj ludzie żyją na tym jeziorze. A bileciki będą kosztować nas 7 dolarów za osobę. Padło, czy te domy, które tu są przy
przywiązane jakoś do tego jeziora na jednym miejscu, czy mogą się przemieszczać? One nie tylko mogą, ale muszą się przemieszczać. Zgodnie z prawem, to są głównie tutaj ci ludzie, którzy mieszkają na tej pływającej wiosce, to są głównie uchodźcy wietnamscy. Oni nie mają prawa kupna ziemi w Kambodży, no a żeby mieć możliwość mieszkania w swoich czterech ścianach, wymyślili takie rozwiązania, jak właśnie pływające wioski. One się nazywają pływające nie tylko dlatego, czy się unoszą na wodzie, ale dlatego, że teoretycznie można je przemieścić. Są to wprawdzie podsumowane, także się fizycznie na razie nie ruszają, ale gdyby zaistniała potrzeba, to można je przesunąć. A skoro się przesuwają, nie są związane z podłożem, to tak naprawdę można na nich mieszkać, mogą sobie tutaj Wietnamczycy funkcjonować, bo to nie jest powiązane z gruntem. Jest takie prawo, w Polsce też było, nie wiem czy jeszcze funkcjonuje, że jeżeli budynek nie jest związany z podłożem, to de facto nie stanowi zabudowy tej ziemi. Czyli można tam mieszkać. My mieliśmy taką sytuację w Kukongu przy Riverside. Nie można było na pewnym odcinku, to nie można było postawić żadnej nieruchomości, bo miała być to wolna przestrzeń. W związku z tym, jak podjeżdżaliśmy z motocyklem, wilny bar mieliśmy, który stał tam non-stop. Oczywiście nie ruszaliśmy go, ale raz go przywieźliśmy. I on był na koła. No już, okej, nie ma problemu. Bo to nie jest związane z podłożem, można to przesunąć, można to zabrać w każdej chwili. Wtedy wszystko jest okej. Okay. Ale gdyby już był tak, ale jakby już odkręcić koła, to będzie problem. To wtedy już jest nielegalne. No i tutaj właśnie dlatego pływająca wioska, bo się przemieszcza, w związku z tym legalny pobyt zatwierdzony. Kolejny punkt naszego programu to wizyta w takiej pływającej restauracji i sklepie z pamiątkami. Fajnie, skorzystamy, na pewno kupimy sobie coś do picia zimnego. Może niekoniecznie piwko, bo wczoraj skorzystaliśmy z polskiej gościnności u Marcina. I powiem tak, na razie wystarczy piwek. A tutaj, proszę Państwa, mamy hodowlę krokodyli. Tutaj w wodzie, a tutaj się opalają na słońcu. Prawdziwe, bo się ruszają. Mamy też tutaj do kupienia pamiątki wykonane z krokodyli, ze skóry. Są jakieś te całe, nawet ich głowy, ale jakby komuś przyszło do głowy taki właśnie pomysł, żeby coś takiego kupić sobie jako pamiątka, to pamiętajcie, że takich rzeczy nie wolno przewozić, także na lotnisku najprawdopodobniej zostanie to i tak zarekwirowane, no i można spotkać się z takimi konsekwencjami prawnymi, a poza tym zabijanie zwierząt na jakieś pamiątki, trofea w ogóle nie jest bardzo mądrym pomysłem, także zdecydowanie odradzam. A tutaj skóra całego wielkiego krokodyla. I domyślam się, że portfele i inne rzeczy właśnie wykonane z tej samej skóry. Tonle Sap to największe jezioro na Półwyspie Indochińskim. Wraz z rozpoczęciem pory deszczowej zachodzi w nim bardzo ciekawe zjawisko. Tonle Sap, która jest jedną z rzek zasilających, zmienia kierunek biegu, płynie wstecz, wtłaczając do jeziora ogromne ilości wody i ryb z Mekongu. W ten sposób powierzchnia jeziora Tonle Sap zmienia się z około 2500 km2 w porze suchej do około 15000 km2 w porze deszczowej. Zatem powierzchnia zwiększa się nawet sześciokrotnie. Szacuje się, że w okolicach jeziora, a także na jego powierzchni, mieszka ponad 1,2 miliona ludzi, którzy zajmują się głównie połowem ryb i rolnictwem. Pierwsze co robimy, to od razu wracamy do naszych skuterków i jedziemy coś zjeść. Wszyscy są głodni, ale to chyba dziewczyny najbardziej, bo moja Milena już troszeczkę zaczęła marudzić. Zresztą ja też jestem głodny. Zjedliśmy sobie dzisiaj tylko zupkę chińską. Taką co najwyżej średnią. No to ostatni rzut okiem na jeziorko, rzekę i uciekamy. Super. Tak, bierz. Ty jesteś
Ty jesteś very, very nice. Okej, okay, powinniśmy to wziąć i powiesić w każdym pokoju. No, you look amazing, like always. Ja sobie wołam za to? 5 dolców. No, a ja jeszcze mam zamknięte oczy. To się... No, niezły, niezły. Chcąc, nie chcąc, nie. Wygląda bardzo ładnie jak na szeroko, więc teraz będę próbowała. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Dobre, bardzo. Pytanie było dotyczące kuchni khmerskiej. Co warto spróbować, będąc w Kambodży? Moim zdaniem warto spróbować tego, czego nie spróbujecie gdzie indziej, czyli na przykład w domu. Nie bójcie się eksperymentować ze smakami, nie szukajcie tego, co dobrze znacie. Warto naprawdę spróbować tego, co nowe. I mimo, że to czasami wygląda dziwnie, może pachnie dziwnie, to ostatecznie zazwyczaj będziecie zadowoleni, a wręcz zachwyceni. Ja osobiście lubię tutaj coś, co się nazywa, taki tłumaczony na angielski, beef salad, czyli po prostu sałatka z wołowiny. To jest sałatka z surową wołowiną. Ona jest tylko przez chwilkę marynowana w soku z limonki, z różnego rodzaju warzywami i z sosem. Bardzo dobre, to jest jedno z moich ulubionych dań tutaj w Kambodży. Ale warto spróbować naprawdę prahok na przykład, czyli pasty ze sfermentowanych krewetek. Coś, co sfermentowane krewetki, sfermentowane ryby. Coś, co w pierwszej chwili wydawałoby się obrzydliwym założeniu, przygotowują i przyrządzają to w sposób rewelacyjny, naprawdę świetna sprawa. Jedzą to z warzywami, tą pastę się po prostu nakłada, nie wiem, na przykład na ogórka, czy na sałatę, kapustę, troszeczkę i się ją zjada. Bardzo dobra rzecz i uważam, że powinniście ją spróbować jeszcze przed wyjazdem. Szczególnie, że Siem Reap, która słynie z najlepszego prahok w całej Kambodży. I to będę Was zachęcał do tego, żeby jeszcze dzisiaj gdzieś ten prahok wyhaczyć. Bo dzisiaj akurat jesteśmy w miejscu troszeczkę odmiennym, gdzie będziemy mieli troszkę bardziej, nazwijmy to sobie, cywilizowane jedzenie. Czyli makarony, czyli zupy z ręcznie robionymi makaronami. Natomiast kuchnia azjatycka to bardzo dużo przypraw. To bardzo dużo różnego rodzaju przypraw. Raczej na ostro, kwaśno ostro i dodają wszędzie cukier. Także ja osobiście nie jestem fanem cukru, ale to się da zrobić tak, żeby było nie na słodko. Street food. Próbujcie też jedzenia na ulicy. Niekoniecznie w restauracjach. Po pierwsze jest tanio, po drugie jest przepyszne. Naprawdę rewelacja. Nie bójcie się, że nie ma tu sanepidu. Nie bójcie się tego, że latają muchy gdzieś dookoła. To jedzenie naprawdę jest bezpieczne, nic wam nie grozi. To jest tak zwana kontrola społeczna. Jeżeli w jakimś punkcie ktokolwiek by się zatruł tym jedzeniem, to natychmiast wieść się rozniesie i człowiek, i punkt już nie mają racji bytu. Tutaj bardzo się dba o to, żeby to jedzenie było zdrowe, smaczne i bezpieczne. Próbujcie street foodów. Po drodze zatrzymamy się jeszcze na lokalnym stoisku, kupimy sobie jakieś warzywa, no i może jakieś fajne, świeże owoce, jeżeli coś tutaj w ogóle takiego będzie. Jest tak gorąco, że wszystkie warzywa leżą sobie pod kocem. Tak jak się trzyma Passata. No weź ogórki, pomidora, cebulę. Proszę mi powiedzieć, co tutaj się będzie wytwarzało. Będzie się gotowała kolacja i będą bitki w sosie. W jakim sosie? Nie wiem, takim własnym. Aha. Dobrym. Przepraszam, bo jem, a jem, bo jest pysznie. A co jest pysznego? Jest przepyszna sałatka z tutejszych warzyw, którą przygotowała Milena. I którą właśnie Juny nakłada jej na talerz w ilościach rozsądnych, powiedziałbym. Dzięki. Natomiast tutaj mamy, to jest taki typowo khmerski sposób jedzenia.
przede wszystkim wszystko na środku i dzielimy się tym. Każdy sobie bierze i je u siebie na talerzu, kawałek po kawałku. Tutaj widzicie, Tarong właśnie przygotowuje. To jest coś na tak kształt takiej, no, kanapki, można by powiedzieć. Jest liść sałaty, do tego wkładamy warzywa, które tutaj mamy. Zielony groszek, można włożyć ogórka, można włożyć marchewkę. To akurat jest kwiatostan bananowca. Mamy różnego rodzaju zioła kmerskie, które możemy zastąpić również naszymi, na przykład miętą. Tu mamy ugotowane flaki wołowe. To wszystko wkłada się, robi z tego taki rulonik i dodaje się odrobinę sosu. To jest sos na bazie prahok, czyli sfermentowanej ryby, z dodatkiem sosu sojowego, dużą ilością chili, czosnku. No taki specjalny sosik tutaj, tutejszy kmerski. I to wszystko po prostu się je. Bajka. Fajna rzecz, bo jest i zabawa, bo jest i trochę robienia, zajęcia dla palców. I fantastyczny smak. No ale to nie wszystko, bo jeszcze będą wjeżdżały bitki. Tak, ale czyż się nie mogą ubitkować? My jeszcze cały czas tam dochodzą. Bo jesteś zbyt delikatna. Bo mówisz? Bitki. Potrzeba krótko. Zbliżcie. Ciekawostka, zobaczyć. Jeśli chodzi o jajka. Tutaj można w Kambodży dostać. To generalnie w tej części Azji jest dość popularne. I w Kambodży również. Poza tym, że mamy tradycyjnie jajka kurze, mamy dwa rodzaje jajek kurze. Jajka kurze, które są większe, to są jajka hodowlane, czyli takie zwykłe, takie jak u nas można powiedzieć. Są też takie mniejsze jaja. To są jaja tych niewyrośniętych tutejszych kur. I one są rzeczywiście mniejsze, ale one są znacznie droższe niż te jajka takie normalne, które można kupić w sklepach, na marketach. Są dużo droższe, bo wiadomo, że to są jajka z kury takiej, która gania sobie tutaj wokół domu, czyli jest po prostu ekologiczne i zdrowe. Natomiast mamy, bardzo popularne są tutaj jajka kacze. Kiedyś w Polsce one również były popularne, w tej chwili zdecydowanie mniej, ale jajka kacze tutaj się je chyba częściej niż kurze. I to jest jajko, które ja tutaj tylko pozwolę sobie pokazać. Ona jest jest biała skorupka. Natomiast to konkretne jajko robi się z takiego drewna, jakby z węgla drzewnego, które się ściera na pył, miesza z solą, oblepia się to jajko kacze i one w tym oblepione leżą. Ja nie wiem, ile czasu dokładnie leżą. Próbuję uzyskać informacje, bo chciałbym coś takiego zrobić na przykład w Polsce, jak kiedyś będę. Bo to jest niesamowite doznanie smakowe. W każdym razie, one leżakują w tej łupinie takiej z tego węgla, proszku węglowego z solą dość długo. Potem gotuje się je normalnie. Spróbujcie sobie z ciekawości, tu są łyżeczki. A to się je ze skorupką? Nie, skorupkę jakby wyjmujesz jakby sobie ze skorupki. To jest, wiesz, to jest tak, że tu masz łyżeczkę, spróbuj sobie. Ono przesiąka tą solą, ma inną konsystencję niż takie normalne jajko. To jest jajko na twardo, ugotowane. Mnie babcia mówiła, że kaczych jajek się nie je. No, cóż mogę ci powiedzieć. Powinnaś przeżyć. I to ono jest naturalnie słone. Ta sól od tego oblepienia po prostu wchodzi w to jajko i ono jest po prostu słone naturalnie. Mhm. Nic się nie dodaje, po prostu słone jajko. I to jest takie, no sorry, wiesz jakie jest? Takie jakby mętne trochę? Takie jakby... No tak delikatnie czuć taki właśnie, taki jakby... Proszek. Taki proszek, tak jakby, tak. Na początku byłem mocno zdziwiony, obecnie bardzo lubię, okay. Bardzo lubię. No i robią te jajka kacze też jeszcze na inny sposób, którego nie rozumiem. Ono jest mocno starzone, ono leżakuje dość długo i ono naturalnie, je łatwo poznać potem, bo barwią ich skorupkę na różowo, żeby łatwo było je rozpoznać. Te różowe, jak się przetnie, są w środku czarne. To jest to, co jest białe, czyli białko, ma taki kolor galaretki, takiej mętnej, ciemnej galaretki, a żółtko jest czarne. I to wygląda, ma konsystencję galaretki i smakuje niesamowicie, tak naprawdę. Jest bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre jajko. To taka ciekawostka, jeśli chodzi o jajka w Kambodży. Miałem okazję spróbować przed chwilą te jajeczka kacze. No i muszę powiedzieć, że są bardzo dobrze, chociaż jakby były tak delikatnie mniej słone, to bym był mega zadowolony. Ale i są bardzo dobre. A teraz będzie próbowanie flaczków z chrzanem, tak? Tak. Flaki były gotowane w kmerskich ziołach, ale nadal są po prostu tylko ugotowanymi flakami. A chrzan żura by nam robił. Teraz to pyka. Thank you.
Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj mamy kolejny taki spokojny dzień w Siem Reap. Nadal jesteśmy u Marcina, ale dzisiaj wyjeżdżamy już do Sihanoukville. Będziemy jechać nocnym autobusem. Mam do dyspozycji łóżka, także liczymy, że troszeczkę się wyśpimy. A w międzyczasie musimy cały ten nasz majdan spakować w dwa plecaki. Jeszcze tutaj mamy mnóstwo rzeczy. Podróżujemy w tym roku tylko z dwoma plecakami, które łącznie ważą 24 kg. Ja mam taki troszeczkę o kilogram lżejszy od Mileny. To i tak jest ponad normy przygotowane przez linie lotnicze, ale na ten moment nie mieliśmy żadnych problemów, także to akurat jest super i to akurat mamy z głowy. Dzisiaj śniadanko będziemy spożywać w takiej małej, lokalnej restauracji. My zamówiliśmy sobie akurat noodle soup, ryż i z racji takich domowych warunków będziemy siedzieć z wszystkimi przy jednym stole. No i cały dzień zapowiadało się, że będzie padać. No i mamy deszcz. Myślałem, że ten deszcz to troszkę popada i przejdzie, ale mamy coraz mocniejsze opady. Nie wiem, czy jakaś burza nie idzie. No to kurczę, proszę Państwa, żarty się skończyły. Ja nie wiem, czy to widać, ale to jest tak mocny wiatr, tak mocno pada. A! Napadało mi na głowę. Wygląda na to, że mamy koniec burzy. Naprawdę było hardkorowo, ale teraz jeszcze troszeczkę pada. Porobiły się straszne kałuże. Dobrze, że nie musimy nigdzie iść na pieszo, tylko sobie zawołamy tuk-tuka, który zabierze nas na stację autobusową. Korzystając z okazji, chciałem Ci zadać jeszcze kilka pytań. Po pierwsze, chciałbym dowiedzieć się, jak się tutaj żyje w Kambodży. Wiesz co, to jest pytanie, które dość często pada. Fakt, że mieszkam tutaj siódmy rok, świadczy o tym, że mi się mieszka tutaj bardzo dobrze. Prawda jest taka, że nie każdemu Azja będzie przypadnie do gustu, nie każdemu przypadnie Kambodża do gustu. Ma swoje mankamenty, ma swoje minusy, natomiast ja jestem absolutnym zwolennikiem Kambodży. Otwartość ludzi, ich przyjazne podejście do człowieka, ich radosne podejście, tak naprawdę pozytywne do życia, to już jest jakby baza, niesamowity fundament do tego, żeby żyć tutaj po prostu w sposób szczęśliwy, bez budzenia się z ponurą miną, bez budzenia się z czarnymi myślami. Jest dokładnie odwrotnie. Budzisz się rano z uśmiechem, z niecierpliwością, czekając na to, co ci ten dzień przyniesie. Kambodża to jest kraj ciągle olbrzymich możliwości. To jest kraj, gdzie można żyć spokojnie, wolniej. Gdzie można nie biec, nie ścigać się z marzeniami o powiększaniu swojego dobytku, a można cieszyć się każdym dniem z przyjaciółmi, z rodziną, z bliskimi, ale i z dalszymi, których poznajesz tutaj na każdym kroku. Każdy tak naprawdę po chwili staje się twoim znajomym. Drugie, na co bardzo zwróciłem uwagę, to że ludzie bardzo ciężko pracują. Na przykład w restauracjach są one bardzo często otwarte codziennie. Są otwarte codziennie, są otwarte od świtu do zmierzchu, tak? Ale często po zmierzchu. Rzeczywiście tak jest. Khmerzy tak naprawdę żyją rytmem wyznaczanym przez słońce i przez słońce, to można tak powiedzieć, bo słońce kiedy wschodzi, to oni się budzą. Oni się budzą ze wschodem słońca rzeczywiście, a często przed wschodem słońca. Ale za to dość wcześnie chodzą spać. To jest tak, że już tutaj godzina 21, 22, dla Khmerów to już jest późna noc. Oni już zazwyczaj wtedy śpią. Ale kiedy ja jeszcze smacznie śpię rano, to oni już są w pełni na nogach. I bardzo często zdarza się, że kiedy na przykład mamy tutaj obok nas taką fajną restaurację khmerską. Byliśmy tam zresztą dzisiaj. Typowa khmerownia, typowe khmerskie miejsce, gdzie się je dosłownie dwie czy trzy potrawy khmerskie. Jest zresztą bardzo smaczne. To często jest tak, że przyjeżdżamy tam o 8 rano i ona już mówi, już wszystko sprzedane, już za późno. Jak się przyjeżdża tak późno, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. 8 rano to już jest po ptakach. Tutaj tak, żeby tam zjeść tak na pewniaka, trzeba być przed 7 rano zdecydowanie. A pani otwiera o 4:30 rano. Wcześniej. Dobrze, to jeszcze tak na koniec, korzystając z okazji, chcieliśmy Ci bardzo podziękować, że mieliśmy tutaj okazję się u Ciebie zatrzymać i poznać ten kraj od zupełnie innej strony. To ja się cieszę bardzo, że tutaj się pojawiliście i ja Wam dziękuję za to, że zostaliście chwilkę. Mam nadzieję, że jeszcze nasze drogi się skrzyżują w przyszłości, to niedalekiej.
Dotarliśmy już szczęśliwie na dworzec autobusowy. Zdążyliśmy, chociaż mieliśmy tak naprawdę bardzo krótki zapas czasu. Tam są już nasze bagaże i my wsiadamy do środka, do naszego łóżka. Trzeba ściągnąć buty przed wejściem. I tutaj mamy nasze łóżeczko. Bało mnie, jest coś zimno. No dobra, no to ruszamy w drogę i do zobaczenia jutro.